O zdarzeniu za pośrednictwem portalu społecznościowego poinformowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Lubinie. W mailu nadesłanym przez właścicieli postrzelonego w Dziesławie czworonoga czytamy, że zmasakrowali mu cały tył i zostawili, żeby się wykrwawił. Pies nie przeżył, został postrzelony 100 metrów od zabudowań wiejskich na naszym polu. Prosimy o pomoc lub namiary na kogoś, kto mógłby nam pomóc w tej sprawie, ponieważ w tym miejscu mamy pole, sadzimy warzywa. W chwili obecnej obawiamy się o swoje życie. Nie wiadomo, czy i nas myśliwi nie postrzelą, skoro nie potrafią odróżnić dzika od psa. Po raz kolejny również i w tej sprawie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Lubinie nie chciało wypowiedzieć się przed kamerą, tłumacząc się zbyt małą wiedzą na temat sprawy. O zdarzeniu poinformowano lubińską policję. Na chwilę obecną ta sprawa jest wyjaśniana, gdyż są tam pewne niejasności. Pewne ustalenia wstępne wskazują, że pies został faktycznie postrzelony. Ten fakt musimy potwierdzić, również potwierdzić fakty, w jaki sposób do tego doszło. Czy doszło tutaj do nieszczęśliwego wypadku, czy do celowego działania. Właściciele psa twierdzą, że został on postrzelony przez myśliwych. Pewne podejrzenia są już ustalenia w tej sprawie, jednakże jest to za wcześnie, żeby mówić, czy faktycznie ma to związek z nimi, czy nie. Także no, nie chcemy nikogo na razie o to posądzać. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.